Luty powoli zmierza już ku końcowi, więc z pewnością przyszła pora, by zaprosić Was do obejrzenia kolejnego odcinka Merkuriusza Myszynowskiego w wersji TV. Rozpoczniemy go zimowymi pejzażami, których w styczniu i lutym nie brakowało na ziemi myszynowskiej. Śnieg opruszył naszą gminę, sprawiając, że wyglądała ona prawdziwie bajkowo. Wybierzcie się wraz z nami na zimowy spacer po ziemi myszynowskiej. W styczniu w Szkole Podstawowej imienia księdza kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Matematyka bez niej ani rusz. Zrealizowano go dzięki grantowi uzyskanemu w ramach 7 edycji programu M-Potęga sfinansowanego przez Fundację M-Banku. Działania związane z Królową Nauk trwały od 7 września do 23 grudnia minionego roku i pokazały uczniom klas 4-6, że zdolności matematyczne naprawdę mają praktyczne zastosowanie, więc ich zdobycie po prostu przydaje się w życiu. Nagrody dla uczestników konkursów, które odbywały się w ramach projektu, wręczyły dyrektor szkoły Urszula Gowin i koordynator działania Ewa Termena. Cieszę się, że mam takich zdolnych uczniów, że chciało się brać udział w konkursach. Niektórzy nawet brali w kilku. Chodźcie tu bliżej, czemu tak się chowacie? Niektórzy brali udział z zachowaniem dystansu, ale w kilku konkursach jednocześnie, także kilka nagród dostaną. W sobotę 30 stycznia w kościele farnym w Mszczonowie pożegnano świętej pamięci Jacka Zielonkę, muzyka, pedagoga, społecznika, kapelmistrza orkiestry dętej i członka zarządu ESP Mszczonów. Zmarłego pożegnano z honorami podkreślającymi jego niezwykłe zasługi dla lokalnej społeczności. Niech ta pamięć i wdzięczność w naszych sercach trwa. Abyśmy potrafili kontynuować to, co Pan Jacek w nas zostawił, zaszczepił. Thank you.
Finał Szlachetnej Paczki tradycyjnie odbył się w połowie grudnia ubiegłego roku, jednak działania związane z tą ogólnopolską akcją trwają do dziś. O tym, jak zostać wolontariuszem lub darczyńcą, a także o sensie pomagania innym, rozmawiamy z Moniką Kubiak, liderką Myszynowskiego Rejonu Szlachetnej Paczki. Wolontariuszem Szlachetnej Paczki można zostać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Szlachetnej Paczki i zgłoszenie się na szkolenie, które jest obowiązkowe, żeby móc działać i mądrze pomagać ludziom w potrzebie. Osoby chcące zostać wolontariuszem tak naprawdę już mogą od lipca wypełniać na stronie internetowej formularze, bo to jest taki czas rekrutacyjny. Do końca września, czasami do października, jeszcze wtedy odbywają się szkolenia, które przygotowują do tego, żeby zostać wolontariuszem, żeby poznać techniki i takie wszelkie działania, które są związane z tym, aby pomóc, aby pomagać. Darczyńcy tak naprawdę mogą się zgłaszać w momencie, gdy historie rodzin, które my już jako wolontariusze wytypujemy, które przejdą jakieś tam też takie działania rekrutacyjne, bo to nie jest, że każda rodzina się dostaje do takiego projektu. I można powiedzieć, że tak naprawdę w listopadzie, w połowie listopada jest to ogłoszone takie ogólnopolskie otwarcie bazy rodzin. I wtedy wchodzi darczyńca, wchodzi na stronę Szlachetnej Paczki i ma taką informację, wybierz rodzinę i tam podejmuje te kroki, żeby wybrać rodzinę. Rodziny są anonimowe, historie są anonimowe. Do samego końca darczyńcy są anonimowi, rodziny są anonimowe, także dopiero w weekend finalny, tak naprawdę w dniu finału, darczyńca, który przyjeżdża, jeżeli rodzina ma takie możliwości, że może się spotkać z darczyńcą, to wtedy jest to takie naprawdę emocjonujące spotkanie dwóch stron, gdzie często taka współpraca się przedłuża, ponieważ darczyńcy zdarza się, że współpracują dalej z rodziną, pomagając im wyjść z tej takiej matni życia. W listopadzie zaczyna się ten wybór rodziny, tak? W tym roku to było 17 listopada bodajże. I później jest weekend finalny, który odbywa się na początku grudnia. Zazwyczaj jest to pierwszy bądź drugi weekend grudnia. I później to już jest tak, że darczyńca, jeżeli chce, i rodzina, jeżeli chce, to współpracują sobie już tak, można powiedzieć, bez udziału wolontariusza. Dlaczego warto pomagać? Bo jest coś niebywałego, jeżeli spotkamy rodzinę bądź osobę i widzimy łzy szczęścia, tak? Gdzie naprawdę stajemy się jakimś takim małym udziałem tego, że jesteśmy w stanie przebrnąć pewne bariery, których ta rodzina nie jest w stanie sama przebrnąć. I no, szczęście innych, no to chyba to jest ten powód, tak? Najważniejszy. I to tak uskrzydla, jeżeli rodzina widać, że przełamała pewne bariery i jeszcze to jest dzięki tej pomocy, no nie ma nic fajniejszego, nie ma piękniejszych odczuć dla nas wolontariuszy. Generalnie będąc wolontariuszem, każda osoba nawiązuje nowe znajomości, co jest bezcenne. Nawiązuje znajomości, uczy się całych tych wszelkich działań, gdzie może to później rozszerzać po swojemu, tak? Także czasami taki udział w Szlachetnej Paczce to jest dla niektórych tylko początek, bo każdy później wybiera jakąś drogę taką, że chce jeszcze pomagać i jeszcze w inny sposób, i każda z wolontariuszek zawsze, która współpracuje z nami, ma jakieś swoje pomysły, które są wdrażane. I to wtedy jest takie, ta pomoc jest taka bogatsza jeszcze. No. A czy trzeba mieć jakieś specjalne, nie wiem, predyspozycje, umiejętności, żeby zostać wolontariuszem? Myślę, że tylko chcieć, bo to jest najważniejsze. Jak się chce, to później nikt wszystkiego idealnie nie poprowadzi, ale
jeżeli chcemy, jeżeli chcemy poświęcić ten czas, to zawsze z tego poświęcenia coś wyjdzie po prostu, tak?